W Polsce zakażonych koronawirusem jest 13 375 osób, zmarło 664, od początku epidemii wyzdrowiało 3762 pacjentów. Do tej pory w naszym państwie w kierunku koronawirusa przebadano 366 013 próbek. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych przypadkach zakażenia i zgonach. W sumie od początku epidemii zmarły 664 osoby. Z powodu COVID-19 hospitalizowanych jest 2649 pacjentów. Każdego dnia przybywa tych, którzy pokonali koronawirusa. Liczba zdrowieńców sięga ponad 3760 osób. Pod nadzorem epidemiologicznym pozostaje blisko 18 400 na kwarantannie przebywa ponad 95 600. Ostatniej doby policjanci w całym kraju sprawdzili ponad 79 tysięcy osób poddanych kwarantannie, w około 170 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych. Od początku prowadzenia kontroli sprawdzono ponad 4,5 miliona osób. Policjanci dbają o to, aby zapewnić bezpieczeństwo, porządek publiczny i powstrzymać zarażenia między osobami. Codziennie do działań prewencyjnych angażowanych jest od 22 do 25 tysięcy funkcjonariuszy. Głównie są to policjanci, a wspomagają ich funkcjonariusze Straży Miejskiej i żołnierze, również wojsko obrony terytorialnej. Jak informuje komenda główna policji, Polacy w zdecydowanej większości stosują się do obowiązujących ograniczeń. Tu płynie także kolejny apel, by podczas majówki pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego i ograniczyć spotkania w większym gronie, bo tylko w ten sposób możemy zadbać o bezpieczeństwo własne i innych.